Witamy w Hiszpanii, czyli w Tucholi, mamy Hiszpana. Takie odwiedziny, z tyłu jeszcze Saga i Karkosz. Karkosza widzieliście na innym odcinku, tam chwilę przez chwilę. I dzisiaj będziemy robić sobie duo, tak raz jak się mówi, Zernis? Xernis? Xernis. Xernis, Zernis. Jak się mówi, napiszcie w komentarzach, a ja tak mam to wyjebane. Ale zanim będziemy to robić, to ja robię Bedrilla numer 2 na 50 level, bo jednego mam z Legacy movesetem i nie chcę jego movesetu zmieniać. I robię na 50 level Metagrossa Shiny 9.8, bo chcę mieć 9.8 Shiny, a setka może sobie tam na kiedyś coś tam poczekać. To jest Shiny 9.8, nawet jest podpisany Future 50, 9.8, Lucky Shiny, Power Up, cyk na 50 level, tylko 125 tysięcy dasta, ku mojej uciesze. Power Up, tak jak najbardziej. I bestia ma 4277 CP. No ale to nie koniec 50 leveli do maksowania, bo jeszcze trzeba tego drugiego Bedrilla zrobić. To jest ten Bedrill, też jest Purify, to jest w ogóle śmieszne. Dwa Bedrilla na 50 level będą Purifury. I cyk. Tutaj dasta mamy tyle, widzicie, ale mamy trochę mniej XL Candy. Oczywiście wychodzimy z dwoma mega ewolucjami różnymi. Hiszpan używa 50 levelu Gengara, mega. Ja używam 50 levelu tego mega Bedrilla, którego właśnie czas zrobić teraz, który jest który? Fuck. Bugbite. I ten jest slatbą. I ten jest na pewno setką, prawda? Na pewno. Okej, okay, no to robimy jego mega ewolucję. Cyk. I bestia będzie miała, uwaga, 3000, ile CP to miało? 3300 coś. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo w Tucholi dzisiaj wie, jakbyśmy byli w Gdańsku. 3824 CP. Lobby mamy ustawione, wszystko mamy gotowe, więc co? Wejdę, stworzę lobby, oczywiście prywatne. Mamy taki nie fart, że na tym pomostku, gdzie jesteśmy, bo to chyba widać, jest minimalny, dosłownie nie wiem, kurwa, 2-3 metry brakuje, żeby wejść normalnym ride passem. Nie, ja mam normalny. Moment. No już nie mam. I teraz chlub do wody. Nie, dobra, walić to, nie? No bez przesady, no. Kupujemy sobie ride passy, bo mi widzę, że się skończyły. Mam nadzieję, że dalej siedzę w tym samym miejscu, gdzie siedziałem. Prywatne lobby sobie stworzymy. Hiszpan, nie żyć na ride passa. Pikachu, Charmander. Rekomendy, tak widzieć, są same stalowe pokemony. Dlaczego by nie? Co ty robisz, Aguś? Trzymam aparat. Aha, trzymasz aparat, dobrze. I moje lobby, o, to jest to lobby, co jest na samym końcu. No trudno, trudno. To jest to lobby. I co? No i hop siup, czekamy. A w międzyczasie, jak czekamy, Karkosz nam przyniósł dzika. Podobno też bardzo deficytowy towar w sklepach, czyli... Dostępny w ogóle jeszcze jest? Jeszcze nie jest dostępny, słyszysz to? Powiało biedą? No, także zaraz tutaj sprawdzimy dzika. WK dzik, wysoka dawka kofeiny, zero cukru, zero kalorii. Energy, 500 ml. Dużo kofeiny podobno. W ogóle tu jest napisana historia dzika, nawet jest kod QR, można sobie jakiegoś darmowego e-booka pobrać, ale mnie to nie interesuje. Nie interesuje tego smak. Psyd zrobiła typowe piwko. Pachnie ładnie. I powiem, jak na zero cukru i zero kalorii, to jest dobre. Tak, jakby trochę z truskawką związanego? Nie. Klasyczny. Klasyczny energetyk. 30 sekund jeszcze. Po daleko. Nie, jest ok w smaku. Jest naprawdę w smaku ok. Basta gra w Foxy i testuje żarcie, można powiedzieć, i napoje. Wszystko na raz. No i zaraz zaczynamy. Mega ewolucja jest. Metagrossy są. Boostujemy się na początku, bo tu i tu mamy ataki trujące. On jest wróżką, więc od trujących i od stalowych dostaje w pierdziel sromotny. No i zaczynamy, zobaczymy, czy nam pójdzie. Zobaczymy, jaki będzie czas. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie region, bo mam na końcu te wszystkie pokemony. No i klikamy w ekranek debil, tego Sludge Bomba, który jest boostowany przez Mega Gengara.
On ma Zen Headbata. No trudno, no. Lecimy, zobaczymy. No. Zen Headbat nie jest dobrze, no. Nie jest dobrze. Nawet nie wiem, czy Search Bomba rzuciłem. No i lecimy z pierwszym Metagrossem. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ale nawet tak. To jest do zrobienia w ogóle nawet bez użycia Mega Ewolucji. Same Metagrossy. 530 sekund? Też wystarczą. I powinien być spory zapas czasowy. Ja czekam po prostu, aż mu jakiś inny move dadzą na fasta, bo... No z Zen Headbutt i Poundem to jest gówno. Tackle. I Zen Headbutt, no. Nie jest po prostu rewelacyjnie. Trudno znaleźć po prostu Pokemona, który od jakby kombinacji Zen Headbutta i... Oh, ale się odbiło dzikiem. Od tych kombinacji by po prostu dostawał super efektywny damage. Powiem wam tak, ja teraz używam właśnie Metagrossa 5th level and this is very nice. O, nie przetrwał tego. Słuchaj, jak myślisz, Hiszpanie, to wygląda tak, jakbyśmy to zrobili bez rejoina? Nie, chyba nie. Bo ja używam trzeciego czy czwartego Pokemona? Ja trzeciego używam, ale ten Giga Impact zabiera mu po... No tak, no Giga Impact robi swoje, tak? No nie jest to łatwy moveset, tak? Nie jest to łatwy moveset. Łatwiej by nam było, jakby miał na faście Tackle. A na przykład miałby tego, na charge'u moim zdaniem chyba Mega Horna. No niby Metagross jest Psychic, ale jednocześnie jest Steel, więc ten Mega Horn tak mocno w niego nie wchodzi. Gdyby Metagross był samym Steelem, no to byłoby źle. Byłoby źle, gdyby Metagross był czystym Steelem, a tak to nie jest tak źle. Dobrze, że on jest też psychiczny. Także to, że jesteś psychiczny, nie znaczy, że jesteś zły. No, tak to wygląda. Ale nie, ładnie bardzo idzie. Ja mam nadzieję, że nie będziemy mieli w tym samym czasie rejoina. No, tam to już nie działa podobno. No, na pewno? No to zobaczymy. Teraz zobaczymy. Ale nie powinniśmy mieć w samym czasie, bo ty dłużej Gengarem stałeś niż Ebedrillem. W sumie. No dobra, no zapas czasowy jakieś 13 sekund, jeżeli chodzi o połowę HP. Zobaczymy. Ja mam wszystkie Pokemony wyleczone, więc tylko szybki Max Revive te Pokemony, które używam w tym lobby. A jak wrócą Megasy, no to wiadomo, że odrobimy trochę straconego czasu. No ja już tu nie zdążyłem wejść charge'em, zobaczymy. Kolejny Metagross. Nie wiem, który. Wy wiecie, bo oglądacie, liczycie, a ja patrzę się w telefon i patrzę tam Hiszpana w telefonie, chociaż gówno widzę, bo jest takie słońce, okulary, to nic nie widać. Tak to właśnie wygląda. No lato się zrobiło, tak? Nie było wiosny, od razu je było lato. Dzisiaj spokojnie już bym mógł siedzieć na krótkich spodenkach. Ale przewidziałem, że może być ciepło, dlatego założyłem dziurawe spodnie. Mam przewiew, zabezpieczyłem się. O! Rejoin! Szybko. I tym zdejmujesz okulary, to Max Revive. Nie, dzieje, tak? Nie, lepiej widzę wtedy. Nie Lucky Egg, kurwa. Szybko przewijać, bo to jest ostatnie lobby, to zjebałem. Jeszcze mi się nie chce przewijać. Dobra, jestem. Jesteś? Jestem. Dobra, biję tym Mega Bedrillem. Zobaczyłem, czy to pójdzie, bo mój rejoin zajął mi bardzo dużo czasu. Czemu Hiszpan nic nie mówi? Bo jeszcze rejoina nie miałem. No i bardzo dobrze, bo ten Mega Bedrill, Mega Gengard pójstał o wiele dłużej, tak? Nie, dodżowałem. Aha, dodżowałeś, no dobra. No zobaczymy, czy nam to pójdzie. Moim zdaniem pójdzie, tak? Nie, widziałem, że masz rejoina. Moim zdaniem pójdzie, no mamy teraz już Metagrossa, tak? Hiszpan zaraz jeszcze wejdzie Megasem, ja to sobie skosztuję dzika i zaraz wejdzie jeszcze Metagross level 50. W ogóle teraz ogarnąłem, że chyba mam wystarczająco candy i mogłem zrobić chyba jeszcze na 40 level swojego Metagrossa Shadow, którego jeszcze nie ruszyłem. Nie mógłbym, bo nie mam tylu candy, żeby zrobić na 40 level plus wykupić atak, bo w tym momencie nie zmienię mu frustracji, więc musiałbym mu wykupić atak. No tyle candy zwykłych niestety nie mam. Nie no, pójdzie. 10 sekund zapasu, tak to wygląda. Yeah. 10 sekund zapasu, no może troszkę lepiej, zaraz zobaczymy. No już, o, Metagross jeszcze, nie przetrwał. O. Nie chce mi wyjść Pokémon! Tak samo jak mi. Schodzi, ale 10 sekund, zajebiście. Zobacz, basta wróżka. 2111, dobry środ. 9 rozbery, 3 revive'y.
9 Hyper Potionów, Fast EMK, 1000 Dusta standardowo, 12500 Expa, 18 kulek. Jaki masz CP? 2117. No to podobnie siedzimy, widzę. No dobra, zobaczymy, kto złapie szybciej, ja czy Hiszpan. Pierwszy excellent. Hiszpan, jak u ciebie? Pierwszy nietrafiony. Nie sobie porzucamy. Dajcie znać w komentarzach, co tam u was, czy już u was też jest lato. Czy jesteście zaskoczeni takim duo z Hiszpanem, że jest, że tak powiem, face to face? Zapraszam do subskrypcji, wbijajcie na Discorda, tam sobie gramy w CS-a, w Amonga. Co jeszcze? Renifer z nami gra w Amonga. Tak. Szukamy gołe baby w internecie. Teraz to jest modny temat. Bardzo. Jak to właśnie wygląda. Ojej, nie trafiłem excellenta. Ale czuję, że siądzie bez excellenta. No, raz? Siedzi. Nie. Zapałeś? No. Widzisz. Serio. Gówno widzę, nie? Plus jeszcze ja muszę w końcu się ogarnąć, bo jak ja włączam nagrywanie ekranu, to mi strasznie przycina poksy ostatnio. Nie wiem dlaczego. Podobno ktoś mi gdzieś to o czymś pisał, dlaczego. Ale ja tego nie mogę znaleźć, dlaczego. I muszę sam znaleźć, dlaczego. Jezu, mordują psa chyba. Co? No nic, no. Powiem tak, no nie będziemy bez sensu chyba tego przedłużać. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. Na razie.